Cześć, witam ponownie. Jedną ścianę mam skończoną. Wczoraj skończyłem. Nie nagrałem do końca, bo mi się rozładowała bateria w kamerze. Trzyma. Ja ogólnie jestem zadowolony. Na Facebooku tam różne komentarze są. Każdy niech robi jak uważa. A tutaj na próbę przykleiłem wczoraj jedną płytę, żeby sprawdzić, czy mocno trzyma. Zobaczymy, czy to będzie szło oderwać. Spróbuję najpierw rękoma. Może odpadnie. Tu jakbym pociągnął, to by odpadło. Odkleiłaby się. Tylko, że tutaj jest źle trochę przyklejone, bo wczoraj dociskałem tą górę. I ta pianka pracowała i nie związała tak. Ale tu trzymać mocniej. Tutaj nie jestem w stanie chyba tego. Chociaż... Tutaj... O! Złamała się płyta. No tutaj dużo jej nie było, dlatego pękła w sumie. Ale... Łamie się płyta. Dobra, spróbujemy tutaj. O, widzicie? To było słabo przyklejone. Jest problem, żeby to oderwać. Weźmiemy coś mocniejszego. O kurde. Myślę, że egzamin pianka zdała. Jakby ktoś się upierał na tradycyjny klej, że niby lepiej trzyma. To sobie robotę zrobiłem. Żeby teraz to oczyścić, tą ścianę. Tam gdzie nie ma kleju, to w miarę odpada. Ale płyta nie do odzyskania. Taki teścik dla was, żebyście zobaczyli, czy faktycznie ta pianka trzyma, czy nie. Jeśli ktoś by myślał nad metodą taką wchodzenia regipsów. Już nieważne, czy na nowo budowanym domu, czy na starym. Zazwyczaj jest tak, że jak jest stary dom, to ściany są tak krzywe, że i tak w sumie nie za bardzo się opłaca kleić. No tym bardziej na piankę, bo na piankę to jednak nie jest... Jak duże nierówności są, po kilka centymetrów, to pianką mi się wydaje, że nie ma szans dobrze tego przykleić. Piana się nadaje tylko na równe powierzchnie, moim zdaniem. Można by się bawić, ale to jest... Gra nie warta świeczki na jakichś większych krzywizdach. Cholerstwo. Chciałem to rękoma oderwać. Ale ściana ładna, czysta, teraz. Możecie zobaczyć, jak było nałożone kleju. I tak gęsto było nałożone. Ja tutaj za dużo nakładałem wcześniej tego kleju. Teraz zmieniłem technikę pod koniec. Dobra, dzisiaj będę ścianę kolankową robił. I ścianę kolankową będę miał tutaj. Płytę będę musiał wypuszczać trochę wyżej. Jeszcze dokładnie nie wiem ile, mniej więcej wiem. Wypuszczę sobie na oko z kilka centymetrów wyżej. Bo wczoraj sobie od lasera wymierzyłem, która krokiew jest najniższa. Najniższa jest ta tutaj ostatnia.
i do niej będę się nawiązywał z opuszczeniem sufitu podwieszanego tych skosów. Tylko teraz nie wiem, jakby ktoś wiedział, może proszę w komentarzu o napisanie, a sufit ma być obniżony o 15 cm tu od czoła krokwi, tutaj z tej strony przodu. Tu będzie 15 cm bez mołówek. Pierwsza warstwa wełny między krokwie 15 cm. 15. Czyli tu. Tu będzie 15 cm. I tu będzie dylatacja 4,5-5 cm około. I opuszczenie znowu. Druga warstwa od czoła krokwi, tak będzie szła wełna, będzie nabijana na haki. Znowu 15 cm. I teraz mam pytanie, czy ktoś wie, czy się orientuje, czy te 15 cm mam mierzyć tutaj do czoła tego grzybka, czy do tego punktu tutaj, gdzie są te dziureczki. Tu. Tutaj profil CD, on się tutaj wpina. I obawiam się, że jak 15 cm, bo ja chciałbym jak najmniej obniżyć ten sufit, żeby jak najwięcej miejsca zachować. Ale obawiam się, że jak zrobię 15 cm w tym miejscu, to wełnę będę musiał wciskać na ścisk, na wcisk, bo to będzie, bo to jeszcze jest 2,5 cm różnicy będzie. I będę musiał wcisnąć wełnę i na to będę musiał tą wełnę przydusić profilem CD. I teraz moje pytanie jest takie, czy to, czy ta wełnę ściskać ją na chama, czy po prostu czy ten hak wypuścić na w ten sposób, że 15 cm będzie tutaj, tu, w tym miejscu, gdzie się będzie kończył profil CD i wtedy od tego miejsca do tego mam równe 15 cm miejsca na wełnę. Ale sufit będzie obniżony o 2,5 cm więcej, czyli łącznie o 17,5 cm. Tu będzie 17,5 cm od tego i dopiero do tego jeszcze będzie centymetr przykręcona płyta rygipsowa. I teraz jeśli ktoś robił, ktoś wie jak to się robi, bo zanim zacznę, to muszę się dowiedzieć, czy 15 cm do tego miejsca liczyć, czy do tego. Jeśli do tego policzę 15 cm, to wełna mi wejdzie bez ścisku, ale będę miał jeszcze niżej sufit obniżony o 3 cm. A jeśli policzę dotąd, to będę miał równe 15 cm obniżone, tak chciałem, ale wełna będzie wciśnięta na ścisk, na chama. I nie wiem jak to zrobić. Jeśli będzie wciśnięta, to wtedy czy ta wełna, która tu będzie, ta pierwsza warstwa, czy podczas pchania tej wełny, tej drugiej warstwy, czy nie będzie mi pchać tutaj na deski. A nie chcę, żeby nie może desek dotykać, bo musi być dylatacja. Minimum chyba 3 cm jest. No według książki, ale to tam różnie. Dobra, przygotowuję se, zaraz sobie rozmierzę, jakie muszę ciąć płyty i jadę ścianę kolankową. Miałem jeszcze powiedzieć o gniazdach elektrycznych, nie wiem czy ktoś zauważył czy nie. Miałem je bardzo słabo wypuszczone z muru, na 8 mm tylko, jeśli ktoś oglądał wcześniejsze filmy. Bo byłem tak umówiony z tynkarzem, że wypuszczę na 8 mm, bo chyba chciał dodawać grubość centymetr. No ale że Regis ma 12 mm plus trochę pianka, teraz mi tutaj te puszki się schowały. Jeszcze nie wiem, czy będzie mi to przeszkadzać przy montażu gniazdek, ale jeśli będzie, to są takie o-ringi, które się kupuje i one wtedy te puszki wydłużają. Okrągłe o-ringi, chyba w białym kolorze nawet widziałem, nie wiem, czy to wszystkie takie są. Przykręca się na śrubki i wtedy ta puszka się jakby wydłuża. Wychodzi nam na zewnątrz. I wtedy można bez problemu montować już na biały montaż te gniazdka elektryczne. Dobra, zaraz wracam. Zanim się jeszcze wezmę zaklejenie płyt,
Tak jak mówiłem, tutaj te płyty będą mi wychodzić trochę wyżej. Tak sobie myślę, że muszę tutaj chyba sobie wypełnię zaraz styropianem. Chociaż czy to robić, kurczę, niepotrzebna zabawa, nie? Żeby tu styropian, pociąć takie kawałki styropianu i tu wykleić. Płyta aerogipsowa wtedy jak wyjdzie wyżej, to nie będzie tej pustki w środku. Nie chodzi już tam o żadne pukanie, nic, ale żeby ktoś uderzył ręką czy czymś, żeby ten regips tam nie wpadł. Nie złamał się. Co prawda dużej siły trzeba użyć, żeby taki regips złamać. Jeszcze raz wam pokażę. Widzicie? Super idealnego pionu nie ma, ale mi to tam nie przeszkadza. Z 2 mm, nawet nie, milimetr może. I tu jest chyba najgorsze miejsce, które mi wyszło. Nie, tu. Tu mi wyszła łódka na środku. Tu mi wyszła na środku łódka. Bo tu za mocno się znęcałem nad tą płytą. Nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. O, tu jest ideał. Ale jeśli ktoś ma idealnie wymurowane na suporeksie albo na takich pustakach szlifowanych, na porotermie, ale szlifowanym pustaku, jeśli ktoś ma idealnie wymurowane, idealnie porobione szalunki, że nic tu nie wystaje, to można nawet, jeśli ktoś pianką nie chce kleić, to można wtedy zwykły klej do regipsów i na grzebień. I wtedy jest, kurczę, ten regips jest nie do rozwalenia na takiej na grzebieniu. I żadnych pustek. Nie ma żadnych pustek, zobaczcie, nie? Żadna mysz tu nie wejdzie do środka. Tak, niektórzy na Facebooku piszą głupoty. Podejrzewam, że nigdy nie widzieli albo nie robili w czymś takim. I tak piszą dlatego. Albo piszą to tynkarze, którzy są przeciwko takiej robocie. A tu też mi uciekło trochę klęsu, ale to mówię, to są takie, to będzie niezauważalne. O, tu już jest idealnie, tu przy oknach mi pouciekało. W całości kleiłem, to widocznie płytę musiałem wepchnąć do środka. Ale tutaj to można przyszpachlować nawet ten kawałek odtąd dotąd. I to wyrówna się blachą. Dobra, koniec gadania i zaraz będziemy działać. Okej, pierwsze co, obcinamy sobie fazetkę. Tutaj, żeby w narożniku nie było. Bo wtedy jest gorzej ze szpachlowaniem, równanie tego. Lepiej jak jest, narożniki są na prosto, na proste ranty. 6 cm ostatnio uciąłem, to było chyba za dużo. 5. Przykładamy sobie. Na piątce palec trzymamy. Przykładamy palec do regipsa i ciągniemy po palcu. Żebym nie spadł na dół. Jest koniec stropu. O. Pusia, pilnuj tym, nie? Bo ja spadnę jeszcze. I łamiemy. I z drugiej strony przycinamy. Pięć centymetrów wystarczy w zupełności. Wtedy 6 cm źle, za dużo uciąłem. Teraz bierzemy tareczkę sobie i możemy to wyrównać delikatnie tarką. Wow.
Dobra, wystarczy, żeby wygładzić tylko. Dobra, teraz nie muszę uciąć, trzeba wymierzyć. Wymierzyłem sobie mniej więcej, że będzie mniej więcej. W najgorszym wypadku sobie policzyłem 15 cm do końca grzybka, tak wam pokazywałem. Gdybym miał to na tą wełnę na hamach wcisnąć, to będzie gdzieś dotąd grzybek, profil dojdzie i regips. Więc liczę tak 1,5 cm. Czyli tutaj dotąd gdzieś będzie mi się schodził sufit. W najgorszym wypadku, może zejść jeszcze niżej. Nie wiem, czy tak nie. No, zobaczymy. I będę ciął na razie płyty trochę dłuższe. A jak będę miał za dużo, to zetnę sobie najwyżej po całości. Bo teraz właśnie jest ten problem, że jak będę miał dotąd ścianę kolankową do tej wysokości, to tu będę miał pustkę. Najlepiej czymś to wypełnić, stropianem czy coś na ciasno. Żeby wzmocnić. Dobra, ile to ma? Od podkładki mierzymy. 148. 148 liczę. I musi wyciąć na 148. Tego już tak nie utnę. Muszę sobie zaznaczyć, odrysować i przeciąć. Zaznaczyłem sobie dwa punkty. 148 tu, 148 na dole. Bierzemy poziomicę. I tniemy. Przeciąć tekturkę. I łamiemy. Kurde. Kiedyś cięło regipsy, teraz już człowiek nie pamięta, jak to się robi. Na ziemi stawiamy i przecinamy. Dobra. Przykładamy na sucho. Podkładaczki. Jak to wyszło? Coś w tym stylu. Dobra, przymierzę sobie i zaraz wracam. I znowu pierwszą płytę przyklejamy, zostawiamy, żeby związała porządnie. I potem następne będziemy do tej płyty doklejać i poziomicą przenosić płaszczyznę. I nakładamy sobie. Tutaj sobie nałożę trochę, w narożniku tak mówiłem. Nie za dużo. Dobra. I na płytę. Rzadziej. Widzieliście, jak trzyma. Ja za dużo nakładałem tutaj. Wczoraj. Tak jak producent pisze, 125 cm będę dawał. I to jest za wysoko teraz, nałożyłem pianę, bo wyjdzie na ścianę kolankową. Wczoraj tyle zacząłem nakładać, że jak dalej bym tyle tej piany dawał, to bym musiał dokupić jeszcze raz tyle tej piany. Pusia, no ty tu łazisz czy co? Co chwilę jakieś tu słyszę odgłosy. To za krótką poziomicę mam. A ta długa mi się nie mieści tu. Dobra. Dół dociskamy. Tak mi tam pokazywało wcześniej. Tukamy delikatnie.
Zobaczymy. No, górę to za mocno docisłem. Tu coś pływa, ale to tylko chwilę. Dół tylko dociskamy. Górę też za mocno dopchnąłem górę. Zapieramy delikatnie. Czekamy, aż zwiąże. I potem do tej płyty będziemy jechać dalej. No, prawie. Do zaakceptowania. Kurczę, jeszcze raz. Pokażę wam szczeliny. Myślałem, że nagrywam, nie nagrywałem. O, jakie szczelinki są? No, więc każdy niech sam sobie zdecyduje, czy to są duże szczeliny, czy nie. No, ta płyta, która została, resztka, którą odciąłem, która została, zostawiamy ją na, znowu na brzeg z których ścian, na przykład albo tam, czy tam, czy tam. Tak, żeby teraz w środku już, łącząc jedną płytę z drugą, tu i z tej strony był oryginalny office. Ona ma taką fazetę, która pomaga przy szpachlowaniu później. A cięcia dajemy do narożnika. Źle płyty przykleiłem, znaczy tą jedną źle przykleiłem. Źle nałożyłem chyba piany. Albo przy dociskaniu za bardzo wcisłem ją. I tu też ten kawałek. I musiałem nawiercić sobie otwory i psiknąć piankę, tak widzieliście. I ogólnie też mam zrobione tyle, no tyle co widać, o, patrzcie. Tyle. Ta strona elegancko mi tu wyszła, a ta tutaj trochę gorzej, ale z tego względu, że słupy żelbetowe, które tu miałem, mocno były wybrzuszone, bo mi szalunki rozwaliło i tak jeszcze kułem je trochę, bo straszne banany się robiły. Ale ogólnie nie ma tragedii, mi się wydaje, że to na oko nie będzie zauważalne. No, tutaj trochę mi spieprzyło, tu akurat słup żelbetowy mi odpychał tą płytę. Już więcej wykuć nie mógł, znaczy mógłbym, ale bym się musiał bawić pół dnia. Ten beton towarowy skuć jest ciężko. Wolę sobie to poszpachlować. No, się wyrówna jakoś tam. Szpachlę. Miałem szpachlować tylko łączenia, ale... Chyba będę musiał całe ściany szpachlować tutaj akurat. O. No tu jest prawie, tu jest też tu szczelinka i tu trochę, tu mi wypchnęło troszeczkę tą płytę, ale ogólnie jestem zadowolony. Myślę, że będzie dobrze. Dobra, jadę dalej. Jadę dalej, tam muszę te kable jeszcze dokończyć sobie. Tą stronę już mogę jechać całą. Zaraz biorę się tutaj za następną płytę. Tylko teraz tutaj mi głupio trochę wyszło. Tutaj będę miał, to zaraz wam pokażę, 120 cm. Tu mi wychodzi. Trochę mały zakład. Trochę źle, nie przewidziałem tego i mogłem sobie tam wcześniej wstawić jakąś węższą płytę. Nie wiem, czy widzicie linię.
i teraz nie wiem co zrobić. Czy odsunąć płytę, trochę przykleić i potem dokleić tutaj te kawałki między tymi płytami w oknie, w świetle okna. Czy po prostu zaryzykuję i zrobię normalnie 120 płytę.